Hello, hello! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu pod Zorzą. Dzisiaj kontynuacja serii fascynującej kobiecości, a konkretnie będziemy mówić o kolejnej bardzo atrakcyjnej cesze idealnej kobiety z punktu widzenia męskiego i z punktu widzenia każdego tak naprawdę. Zapraszam. Witajcie w Domu pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Jesień powoli przechodzi w zimę. Teoretycznie nadal jesień, kalendarzowa, ale ostatnio budzimy się do temperatur minus 6, minus 7 i spadł pierwszy śnieg. Zima chyba przyjdzie wcześniej w tym roku. Ponoć ma być jedną z tych ostrzejszych. No zobaczymy. Stanowczo czas na odłożenie wszystkich rzeczy na zewnątrz do schowków i na ostateczne oczyszczenie i przygotowanie ogródka, na co spędziłam parę godzin w sobotę. Wyciągnąć musiałam również buty zimowe i cieplejsze kurtki, czapki i rękawiczki. Dzisiaj będziemy mówić o kobiecie dobrego charakteru. Część tych rozważań jest oparta na książce, o której wspomnę za chwilę, a książka dotyczy idealnej kobiety z punktu widzenia męskiego, czyli dotyczy naszej roli jako żony, ale wspomnę od razu, że bycie kobietą dobrego charakteru ma wpływ na wszystkich, nie tylko mężczyzn oczywiście, ma wpływ na świat. Kobiety dobrego charakteru mają ogromny wpływ na społeczeństwo, w każdym miejscu, w którym postawią swą stopę, czy jest to w miejscu pracy, ale przede wszystkim w miejscu domu, rodziny i przyjaźni oraz wspólnoty chrześcijańskiej, wspólnoty kościoła. Pojęcie dobrego charakteru czy godnego charakteru może nie brzmi atrakcyjnie. Nie ma w tym fajerwerków, dlatego że jest to bardzo trudna i ciężka praca. Dlaczego warto w ogóle ten temat podejmować w takim razie i dlaczego warto w ogóle nim się zajmować? Dla mnie bycie w pełni kobietą i dojrzewanie do pełnego potencjału oraz zarządzanie tym, co Bóg nam daje w kwestiach finansowych, w kwestiach relacyjnych, w kwestiach materialnych, w kwestiach duchowych. Wszystko to zależy od charakteru osobnika. To, jak jest zarządzane, to, jaką miarę sukcesu odnosimy w tych dziedzinach, to, kim stajemy się poprzez różne okoliczności i życiowe doświadczenia. Wszystko to zależy od naszego charakteru. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę o fascynującej kobiecości. Podzielę się paroma punktami z książki, na której podstawie tę serię rozpoczęłam, napisanej przez Helen Andelin, pod tytułem polskiej wersji Potęga kobiecości. Dobry charakter. Zaczniemy od tego, że mężczyzna pragnie kobiety z dobrym charakterem. Jeśli chodzi o materiał na żonę, na partnerstwo na całe życie, godny charakter. Mężczyzna chce kobiety z dobrym charakterem. Taką, którą może trzymać na piedestale niejako i szanować i być dumny. Nie tylko to. Mężczyzna pragnie, aby kobieta była lepsza od niego w niektórych z tych cech charakteru, aby była bardziej przebaczająca, aby była cierpliwsza niż on, aby była mniej samolubna, mniej krytykująca i tak dalej. Idealna kobieta z punktu widzenia męskiego jest bardziej anielskim stworzeniem niż on sam. Zdrowy mężczyzna nie chce, aby kobieta spadała z jej piedestału, czy też z jej standardów. Nie chce, aby kobieta zniżała swoje standardy moralne, czy też zachowania i spadała do jego poziomu lub poziomu, jaki on prezentuje. Ponoć czasami mężczyzna wręcz specjalnie potrząsa piedestałem kobiety, aby zobaczyć, czy ona rzeczywiście do tego piedestału należy. Piedestał godnego charakteru i anielskości. Historie z literatury, jak i życie, pokazują, że te anielskie cechy godnego charakteru rzeczywiście mają niesamowity efekt na serce mężczyzny. Rozbudzają one głęboką miłość i głębokie oddanie.
Helena Adelin spisała taką listę cech charakteru, godnego charakteru u kobiety. Pierwszy, samodyscyplina. Milton powiedział kiedyś: ten, który władza sobą i swoimi pasjami, pragnieniami i lękami, jest więcej niż królem. Potrzebujemy samodyscypliny, aby zarządzać życiem dobrze, wypełnić zobowiązania, zarządzać czasem i pieniędzmi, kontrolować myśli i słowa, trenować własne apetyty, jak i uczucia, przezwyciężać pokusy i osiągać cele. Każdy na swojej drodze napotyka zniechęcenie, wątpliwości i pokusę, aby się poddać. Aby zwyciężyć i się nie zatrzymać, potrzebujemy samokontroli. Jak wytworzyć tę cechę w sobie? Helen Adelin mówi: 1. Rozwój własne poczucie wartości. 2. Post i modlitwa. I tutaj zgadzam się 100%. Praktykowane regularnie post i modlitwa mają mocarny wpływ na samokontrolę. 3. Trenuj własną wolę poprzez codziennie robienie czegoś nieprzyjemnego lub trudnego dla siebie. Lub na przykład oczekuj od siebie konkretów, takich jak wstań o 4:30 rano, albo wykonaj daną listę w danym czasie. 4. Bądź zdeterminowana w osiąganiu celów i realizowaniu planów. Nie trać celów, drogi i planu z oczu. Nie pozwól innym Cię zniechęcić i tracić Twojego czasu. Dla innych są znakiem bycia niesamolubnym, mówi Helen Adelin. Brak samolubstwa zawsze niesie ze sobą ofiarę. Tak samo charytatywność czy też miłość nie jest tym samym, co bycie bezinteresownym. Charytatywność jest uczuciem miłości i troski o innych, co porusza nas do pomocy w ich potrzebie. Bycie niesamolubnym niekoniecznie jest poruszone przez miłość. Może to być po prostu cecha, którą ktoś akceptuje jako moralną, upragnioną cechę, zasadę, w którą wierzymy. Bycie niesamolubem jest pierwszym krokiem w rozwinięciu charytatywności czy też miłości, ponieważ pomaga nam najpierw przenieść skupienie z siebie samych na innych. Charytatywność czy też miłość. Dzielna niewiasta z przypowieści 31 oprócz dbania o swoją rodzinę wyciągała pomocną rękę do biednych. Wszyscy dzielimy odpowiedzialność za poważne problemy społeczne i tych słabszych i biednych. Klucze do wypracowania tej charytatywności czy też rodzaju miłości to współczucie. Szukaj tego, jak Bóg widzi każdą istotę ludzką, dużą lub małą, a zobaczysz, że widzi je jako niesamowicie wartościowe, cenne, szczególne. Wartość życia jest niesamowita w jego oczach. 2. Zauważaj konkretne potrzeby. 3. Poświęcaj się, gdy kogoś potrzeba się pojawi. Często nie może ona po prostu czekać na wygodny czas, który jest wygodny dla nas do pomocy, więc pomóż, gdy potrzeba. Pokorna osoba zna swoje dobre cechy, talenty i ekspertyzę, ale też zna swoje słabości, limity i błędy. Ma odpowiednią opinię o sobie. Cytat. Czy wiesz, że pokora leczy krytycyzm? Gdy jesteś pokorna i zdajesz sobie sprawę ze swych własnych ludzkich słabości i niedoskonałości, będziesz mniej krytykować innych. Gdy masz pokusy krytykowania innych ludzi, przypomnij sobie, że choć oni mogą mieć jasno widoczne słabości, z którymi ty się nie zmagasz, to całkowicie możliwe, że radzą sobie znacznie lepiej w dziedzinach, w których ty masz słabości. Wszyscy jesteśmy bardziej równi niż myślimy. Prawdziwa pokora niesie ze sobą cierpliwość, przebaczenie, akceptację i docenienie. Koniec cytatu. Helen Adelin.
także postrzeganie siebie w prawidłowym świetle. Odpowiedzialność jest częścią kodu moralnego i oznacza, że osoba zakłada, że dane jej zadanie wykona i zrobi to dobrze i na czas. Kobieta, która ma tę cechę odpowiedzialności za dom i dzieci, jedzenie, wykonuje tę pracę niezależnie, czy jej to sprawia przyjemność, czy nie. Praca musi być zrobiona, więc podkasuje rękawy, zamiast rozglądać się wokół na innych, którzy mogliby tę pracę wykonać. Kobieta jako matka w partnerstwie z mężem niesie też odpowiedzialność za swoje dzieci. Nie tylko za ich zdrowie i życie, ale też ich wychowanie, trening, dobre maniery, rozwój charakteru, jak i osobistej wiary w Boga. Te nie powinny nigdy być powierzone placówkom, kościołom, społeczeństwu. Nawet jeśli dzieci uczą się różnych rzeczy w szkołach i tak dalej, matka powinna nieść odpowiedzialność. O tym troszeczkę więcej dzieliłam się w jednym z moich odcinków o macierzyństwie. Link na górze i w opisie. Przeciwieństwo bycia leniwą, zaniedbującą, niedbałą i obojętną kobietą jest pracowitość. Pracowitość i dokładność są również związane z wykonywaniem dobrej roboty. Kobieta posiadająca cechę pracowitości jest tą, która wszystko wykonuje dobrze. Poprosisz o ciasteczka na wolontariat, wiesz, że nie tylko je zrobię, ale też będą one dobre. Gdzieś po środku między pracowitą a tą przeciwną, leniwą kobietą jest kobieta przeciętna, czy też średnia, której nie zależy, mimo że zrobi. Niby niewielu na nią narzeka, ale taka tendencja nie prowadzi do satysfakcji, sukcesu i zadowolenia w życiu. Dla mnie również z punktu widzenia duchowego Słowo Boże zachęca nas, aby robić wszystko jak dla Pana, czyli jak najlepiej. Cierpliwość to zdolność przetrwania prób i trud bez narzekania, w cierpieniu czy też prowokacji. Masz samokontrolę i zdolność do czekania w spokoju. Potrzebujemy uczyć się cierpliwości wobec ludzi, szczególnie w domu, w obowiązkach i w naszych pragnieniach. Helen Anderlin mówi, cytat, są okresy w życiu, które mogą być wypełnione rozczarowaniami, zniechęceniem oraz smutkiem. Nie jesteś sama. Każdy doświadcza zniechęcających, zachmurzonych dni. Miej cierpliwość i pozwól czasowi płynąć w nadziei na słoneczniejsze dni. Koniec cytatu. Moralna odwaga to odwaga do robienia tego, co jest słuszne, nawet gdy istnieje ryzyko nieprzyjemnych lub bolesnych konsekwencji. Moralne standardy i cele, obrona swej wiary i przekonań, obrona słabszych lub skrzywdzonych, przyznawanie się do błędów. To są niektóre cechy moralnej odwagi. Thank you.
szczerości, nie mówię tu o tym, że serwujesz komuś bombę swoich opinii na ich temat, szczególnie negatywnych, to nie jest szczerość, mimo że popularnie tak to się nazywa. To jest bycie aroganckim, bez samokontroli i bez mądrości. Szczerość to przeciwieństwo subtelnych kłamstw, kradzieży, oszukiwania. Często łączą się one, te sytuacje, z pieniędzmi, niewygodą lub lękiem przed upokorzeniem i wstydem. Zabieram się za kurczaka Marsala na kolację. Myślę, że jest to włoska potrawa i jest to po prostu taki kremowy sos na winie Marsala z pieczarkami i kurczakiem. Jedno z moich ulubionych dań. Dzisiaj będę serwować to danie na ziemniakach duszonych oraz z marchewką z groszkiem i czosnkiem na stronie. Co zabawne, nikt z moich mężczyzn w domu, zaliczając to również młodych mężczyzn, nie je grzybów. Nie wiem, jak to możliwe, bo ja uwielbiam grzyby, także robię danie i później wszystkie grzyby sama zjadam. Czy ktoś jeszcze ma takich grzybonienawidzących domowników? Moje dzieci generalnie nie są niejadkami, choć sezonowo zdarza się trochę wybiórczości. Ale co do grzybów i cukinii, po prostu nie mogę ich przekonać, niezależnie od tego, gdzie i jak, w jakiej postaci te rzeczy wrzucę. Udaje mi się z grzybami, gdy je zblenduję, dlatego że chyba nie bardzo im chodzi o smak, bardziej chodzi o texture. Może ktoś podpowie, jaki to odpowiednik polski. A przy okazji parę z Was pytało mnie o te żywowe patelnie, które używam, więc wspomnę, że kupiłam dwie razem w zestawie. Mam już je ponad 7 lat i są rzeczywiście to najlepsze patelnie. Nigdy nie wracam już do teflonu i innych niestykalnych patelni, które są no rzeczywiście podnoć bardzo niezdrowe, ale też się bardzo szybko niszczą. Te żeliwowe są świetne. Niektórzy mówią, że żeliwowe patelnie po prostu trzeba inaczej myć i że to jest dużo roboty, ale muszę powiedzieć, że jest to mit, dlatego że tak samo jak się myje czy szoruje różne inne patelnie, tak samo żeliwowe mają po prostu swój system mycia i czyszczenia i powiem szczerze, że jak się już to parę razy zrobi, zajmuje to czyszczenie parę sekund i naprawdę warto, bo są świetne, wszystko się na nich świetnie gotuje. Oprócz pomidorowych sosów, mimo że czasem robię pomidorowe sosy spaghetti w tych patelniach, to się ponoć nie poleca, bo są dość kwasowe, ale mięsa są najlepsze do smażenia w tych patelniach. Lubię również w nich piec różne rzeczy, takie jak przeróżne chleby i tak dalej. When I was lost and hopeless, when I was at my worst, it's grace that you extended. That I did not deserve. I am so amazed by all you have done. I cannot explain the depth of your love. Limits can't contain the heart of you, God. I'm amazed at the depth of your love. Your mercy came and found. Second birth, I'm overwhelmed and grateful. You took what I deserve. Yeah.
czystość tutaj ona ma na myśli seksualną, ale też generalnie życiową, która trochę wiąże się właśnie z tą poprzednią, z tą wspomnianą szczerością w życiu. W kwestii seksualnej to ma się do relacji seksualnej poza przymierzem małżeńskim, strzeżeniem zmysłów przed niemoralnością w różnych sferach. I rezultaty niemoralności seksualnej są zawsze takie same. Jest to obciążenie grzechem, separacja od Boga, rozproszenie takie życiowe, zniszczone relacje, emocjonalna choroba, wieczne konsekwencje, a nawet upadek narodów w historii. Dziś minimalizujemy i normalizujemy wiele z tych zachowań, ale konsekwencje się nie zmieniły. Budować godny charakter w ten sam sposób, w jaki osiąga się wszystko wartościowe, czyli poprzez rzetelny i pracowity wysiłek, ale również poprzez lekturę Pisma Świętego i modlitwę, bo kto z kim przystaje, takim się staje. Samemu jest to niemożliwe. Bóg ma swoją część, ale też nie zrobi naszej części tej pracy. Polecam List do Galatów, rozdział 5, wersety, chyba to było 24 czy 25, o owocach Ducha Świętego. Jako owoce rosną one i pojawiają się w pewnych okolicznościach przy pewnej pracy z naszej strony. Dziękuję Wam za wizytę w Domu pod Zorzą. Zachęcam do skomentowania pod spodem, jakie macie myśli, czy może jakieś cechy charakteru godne szukania i pracy, których Helen Andelen nie wymieniła. Napiszcie pod spodem, co myślicie. A ja już zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!